Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. Dzisiaj będzie trochę bardziej na luzie, dzisiaj będzie tak trochę bardziej bez jakichś konkretów, bez żadnych babonów i tym podobnych rzeczy, bo dzisiaj porozmawiamy sobie, moi drodzy, o tym, o czym zaproponował jeden z internetowych właśnie tutaj widzów. Czyli porozmawiamy sobie o nagrodach literackich, ale tak bardzo, bardzo, bardzo ogólnie, bez omawiania żadnych konkretnych tam nagród, chociaż pewnie jakieś przykłady w tej całej dyskusji się pojawią. Zapraszam. Pomysł na film wziął się stąd, że zauważyłem wśród Was, wśród sporej części Was, taką bardzo dużą niechęć do nagród literackich, że takie podejście, nie, nagrody literackie, nie, absolutnie, to w ogóle, co oni nagradzają, totalna głupota i tak dalej, i tak dalej. Ja to rozumiem, po części się z tym nawet zgadzam, ale z drugiej strony zawsze śledzę wszystkie nagrody literackie, to wiecie po kanale. Wiecie, to jest trochę tak jak z reprezentacją Polski w piłce nożnej, nie? Niby wszyscy wiemy, jak to się skończy, ale no, oglądamy. Podobnie jest z nagrodami literackimi. Niby wszyscy wiemy, jak to jest i o co tam chodzi i tak naprawdę narzekamy, potem kręcimy nosami, ale śledzimy. Przynajmniej ja tak mam. No więc pytanie brzmi, z czego ta niechęć się bierze? Znaczy ja, tak jak mówiłem, trochę do pewnego stopnia to rozumiem, do pewnego stopnia podzielam te odczucia, ale jednak zauważam, że czasami to jest mocno przesadzone. Nie? Że nie ma co skreślać w ogóle książek wszystkich, które dostały współcześnie, teraz jakieś nagrody literackie. Moim zdaniem takie przyczyny mogą być trzy. Pierwsza taka chyba najbardziej, no nie chcę użyć słowa prymitywna, ale taka najbardziej taka trudna do obrony. To by była taka perspektywa, że nie moja książka wygrała. Znaczy w sensie nie ta, którą ja napisałam, tylko ta książka, którą ja lubię. Nie? Że ten pisarz, którego ja lubię, nie zostali docenieni. Nie, to jest już złe. To już ta nagroda w ogóle do śmieci, tak? Nie, absolutnie. Znaczy ja myślę, że wśród Was to chyba się to raczej nie przejawia, tak? Myślę, że to jest na trochę takim jeszcze niższym poziomie. Druga przyczyna, i to myślę, że może być ważniejsza, to jest taka, że nagradzane są książki, których nie da się czytać. I czasami rzeczywiście jest w tym sporo przesady, bo słyszę, że mówi się o zupełnie jakiejś normalnej literaturze, nie? Że o Jezu, co oni nagrodzili, tego się nie da czytać i tak dalej. Ale czasami rzeczywiście zaczynam dostrzegać tutaj jakiś problem, tak? Na przykład, jeśli Nobel ma być wyróżnikiem dobrej literatury, no to na przykład Nobel dla Petera Handke. Jezus Maria, co to było? Znaczy ja rozumiem, że on podobno tworzył jakąś bardzo dobrą literaturę autobiograficzną i w tym się tutaj jakby przejawiał jego geniusz, ale wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam to uzasadnienie Komisji Noblowskiej, że oni tam jednak wskazywali na powieści. Ja przeczytałem dwie z tych jego powieści wydanych w Polsce i to jest jakaś totalna porażka. A wiem, że i studia, i różne inne rzeczy przyzwyczaiły mnie do obcowania z tekstami bardzo ciężkimi, trudnymi. Więc ja się na przykład nie dziwię ludziom, części z Was, którzy na przykład no, z takimi tekstami nie obcowali. Jeżeli dostają w twarz takim Peterem Handke, to jest jakaś totalna porażka. Facet, nie wiem, no to nie jest surrealizm, to jest jakaś dziwaczna awangarda na poziomie treści, bo na poziomie formy to jest zupełnie normalnie napisane. I po prostu od pewnego wiecie, ja powiem tak, jakbym, nie wiem, miał 20 lat, to bym się może tym fascynował. Ale nie teraz. No nie. Więc tutaj rozumiem często, że dostają te nagrody książki, które powiedzmy są bardzo, ale to bardzo trudne w odbiorze
i tak naprawdę można do ich interpretacji doczepić sobie praktycznie wszystko. Nie? To są takie bardzo ogólne jakieś tutaj symbole, dziwaczne różne rzeczy. Więc tutaj taką niechęć jestem w stanie zrozumieć. Kolejna sprawa to są afery, o których słyszymy co jakiś czas, nie? Związane z nagrodami literackimi. Więc to byłby ten tak trzeci powód niechęci do nagród literackich. Może jeszcze nawet czwarty byłbym w stanie znaleźć, ale on jest powiązany z tym trzecim. No te afery największe, to tam powiedzmy, nie wiem, Kinga Dunin versus Karpowicz w przypadku Nike, tak, gdzie tam Karpowicz się żalił, że Dunin go zgwałciła, Dunin się żaliła, że Karpowicz ją okradł, tak, i jakieś tam potem zaczęli sobie brudy wyciągać, no i wyszły przy okazji jakieś tam rzeczy związane właśnie z przyznawaniem nagrody Nike, bo tam gdzieś mniej więcej chyba wypłynęła jakaś wiadomość, że nagrody dostaje ten, kto sypia z jury. Ciekawe, bardzo ciekawe. A z drugiej strony na przykład afera dotycząca Nobla, gdzie tam mieliśmy molestowanie, o którym wszyscy wiedzieli. Facet dobierał się nawet do księżniczki szwedzkiej i to mu przez lata uchodziło w ogóle na sucho i on tam jeszcze przy okazji lobbował podobno. Nie wiem, jakieś tam głosy się pojawiały, że na rzecz Szymborskiej lobbował, więc no bagno totalne wypłynęło. No i to jest przy okazji, te afery związane są oczywiście z tym, że ujawniają się jakieś kliki i grupy wpływów, tak? Więc nic dziwnego, że ludzie mówią, zaraz. To my takich nagród to nie chcemy, to nas to nie interesuje, no bo czym ta nagroda powinna być? No za chwilę sobie na to pytanie odpowiemy, a teraz spróbujmy jeszcze dokonać jakiegoś takiego podziału nagród, żebyśmy wyodrębnili różne takie cechy i elementy, które sprawiają, że nas na przykład w jakiś sposób odrzuca w ogóle śledzenie tego, jaka książka dostaje jaką nagrodę. Ja sobie tutaj wyróżniłem takie cztery, trzy typy, tak? Nagród i myślę, że tutaj uda nam się scharakteryzować ich najważniejsze cechy i też właśnie dojdziemy wtedy do tego, dlaczego nie lubimy nagród albo dlaczego je lubimy. Słuchajcie, no to po pierwsze, jeżeli chodzi o nagrody przyznawane przez jury, przez jakieś gadające głowy, to je można podzielić na takie dwie części, tak? Nagrody, które służą, dwie części, dwa podtypy. Nagrody, które jakby są według pewnej idei, według klucza jakiegoś ideowego przyznawane. I to z jednej strony jest, nie wiem, na przykład w takim wąskim już znaczeniu, powiedzmy nagroda Lambda, tak? Czyli dla literatury LGBT. Ale też w szerszym znaczeniu Nobel. Taką nagrodą jest Nobel. Jak tam sobie zerkniecie na uzasadnienie, to zobaczycie, że tam jest bardzo tam konkretnie powiedziane, jaka literatura, znaczy konkretnie, mało konkretnie, ale jest powiedziane, jaka literatura powinna takie Noble dostawać. No i się wtedy okaże, że według interpretacji pewnie części z was, to co teraz dostaje Noble, to niekoniecznie się w tym mieści. Tak? No właśnie. Z drugiej strony, jeżeli jest klika jury, to tak jak już wspomniałem wcześniej, no stworzą się koterie, grupki wpływów. Słuchajcie, wszystko jestem w stanie zrozumieć. Powiem szczerze, naprawdę. Wszystko jestem w stanie zrozumieć, ale to, że kilka lat temu nagrodę Nike, najważniejszą nagrodę literacką w Polsce, jakby na to nie patrzeć, dostaje Bronka Nowicka, jeśli dobrze pamiętam tak nazwisko, jakim cudem? Słuchajcie, ja czytałem ten tomik wierszy, nie? Żeby nie było. To powiem wam tak, gdyby na, nie wiem, konkursie wierszy w Krotoszynie pojawiła się 18-latka z takim tomikiem wierszy, to ja bym powiedział tak, to wiecie co, zwracajcie uwagę, z tego może być kiedyś bardzo dobra poetka. Natomiast jeżeli tutaj mamy dorosłą kobietę, która dostaje najważniejszą nagrodę literacką w Polsce za coś takiego, no to
naprawdę zaczynam zadawać sobie pytanie, kto, kiedy i w jaki sposób lobbował, bo nie jestem w stanie w to uwierzyć, że z tylu tomików poezji, które co roku wychodzą w Polsce, jury wybrało właśnie Nakarmić kamień Bronki Nowickiej. Mnie to zupełnie przerasta. Wszystkie, większość tych nagród Nike. Ja nawet Masłowską jestem w stanie zrozumieć. No, powiem wam szczerze, a Bronki Nowickiej nie. Więc to, tu jest ten główny problem, nie koterii, że to jury kogoś lubi. Słuchajcie, no jak popatrzycie, po prawej stronie jest podobnie, jak popatrzycie na nominację do Mackiewicza, a to jest ten drugi typ, bo powiedziałem o pierwszym, a nie powiedziałem o drugim. Pierwszy typ to ta nagrody według dla idei, przez jury przyznawane. Drugi typ to ku pamięci jakiegoś pisarza na przykład, tak? Czyli Mackiewicz, nagroda Marka imienia Marka Nowakowskiego, tak? I wtedy już jakiś tam klucz jest. No, w przypadku Mackiewicza to tak bardziej konserwatywne rzeczy, tak? Przy Marku Nowakowskim, no to chyba forma jest istotna, tak? Krótkie, zwięzłe opowiadania, no. Więc tak to wygląda. Ale w jednym i w drugim przypadku, jeżeli mamy jakieś jury, no to jest problem, kogo oni lubią, kogo nie lubią, prawda? Z drugiej strony mamy nagrody plebiscytowe. I wszystko fajnie, ktoś może powiedzieć, to jest lek tutaj na całe zło, bo głosuje mnóstwo ludzi. Ludzie wiedzą lepiej, co im się podoba, co nie. Otóż ja się z tym nie zgodzę. Zobaczcie na Zajdle. Zobaczcie, ile było problemów, że wychodziły jakieś rzeczy, których nikt nie znał, nie kojarzył. To były jakieś vanity, tak? Grupka ludzi się skrzykiwała i była w stanie przepchnąć nominację. Potem tam niby nagroda weryfikowała, ale też, jak popatrzymy na to, kto dostawał Zajdla, to często nie były książki najlepiej napisane, ale takie, które miały dużą grupę fanów. Fanów, tylko i wyłącznie. Ktoś może powiedzieć, ale dobra, bo to mała grupka. Popatrzcie na plebiscyt, lubimy czytać. Popatrzcie na to, co tam wygrywa, co tam w każdej kategorii wygrywa. I ja będę tego bronił, takiego podejścia, że mamy prawo mówić, że masy się nie muszą się wcale znać. To, że jakąś książkę lubi grupa ludzi, to absolutnie nie znaczy, że ta książka jest dobra. To znaczy tylko i wyłącznie, że ją lubi grupa ludzi. Co to jest dobra książka? To jest temat na zupełnie inny film. Ja w to nie będę wchodził, ale powiem wam, że ja wierzę w to, że są książki obiektywnie dobre i obiektywnie złe. A żeby nie było, że jestem już takim skrajnym tutaj konserwatystą, to jednocześnie wierzę w to, że ludzki rozum, ludzki aparat pojęciowy jest na tyle ułomny, że my tutaj z tej naszej perspektywy tego przeklętego łezpa dołu nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić, która książka jest obiektywnie dobra, a która jest obiektywnie zła. O, no jak mi ładnie wyszło. Więc to jest problem z nagrodami plebiscytowymi. I trzecie nagrody, które chyba najrzadziej się już pojawiają, o ile w ogóle teraz współcześnie, to były te nagrody dla podreperowania na przykład budżetu jakiegoś konkretnego pisarza albo młodych pisarzy. To chyba się już bardzo rzadko pojawia, dlatego że to zastąpiły dotacje z ministerstwa, czyli powiedzmy, czy z jakichś tam innych instytucji. Pojawia się jakiś młody pisarz, tak, i tutaj daje mu się, no on pokazuje, że tu wydałem to, to, to i to, debiutowałem w tym i w tym, tu proszę, mam skrypt powieści, 100 stron skończone, no jury patrzy jakieś tam i mówią, no dobra, to masz tam, no nie wiem, 20 tysięcy, jedź se do domu pracy twórczej, dokończ to, weź bezpłatny urlop z pracy, to dokończ, wydasz, będzie ok. Więc takie są takie też nagrody, jak najbardziej. Tylko no mówię, przybrały raczej formę takich stypendiów, dodatków z ministerstwa. Tutaj problem jest podobny do tego, jak w przypadku jury, czyli jakby no, kto daje, komu daje i dlaczego to nie mi daje, albo nie mojemu ulubionemu pisarzowi, tak? No więc do podobnych wniosków tutaj dojdziemy. Ale myślę, że to jest potrzebne. Myślę, że to mimo wszystko jest potrzebne. No i tutaj pojawia się, cały czas mi tu słońce zaczyna świecić, ale raczej nie jestem w stanie niczego z tym zrobić, więc tak sobie pogadamy. I tutaj pojawia się postawione w tytule pytanie, do czego są nagrody literackie.
I już widzę, jak tutaj część ludzi się oburza i oburza się między innymi mój ulubiony doktor literatury, doktor filologii polskiej Krzysztof Maj, że czemu nagrody promują książki? No, moim skromnym zdaniem nagrody jak najbardziej powinny promować literaturę. Tylko nie na zasadzie takiej, że to jest ktoś z naszych, my go sobie wybierzemy i go wypromujemy, ale na zasadzie takiej, że drogie jury, to jest dobra książka, mało znana, dajmy jej nagrodę, to ją po pierwsze docenimy, po drugie o tej książce zrobi się głośno. I nie ma się co oburzać. Ja nie wiem, to jest jakaś taka dziwaczna wiara w to, że dobra książka się sama obroni. To jest nieprawda. Tak nie jest. Albo że dobre to jest to, co jest masowo czytane. To też jest nieprawda. Tak nie jest. Jeżeli zobaczycie, popatrzycie na hity sprzed, 150, 80 lat, o części z nich nikt już dzisiaj nie pamięta. Ludzie wieszają na nich psy, tak? Rzeczy, które miały świetne recenzje, mnóstwo czytelników. Dzisiaj mówi się to kicz, dno, w ogóle do niczego się nie nadaje. Więc ja wierzę w to, że są specjaliści, jednych cenię bardziej, innych mniej, a jeszcze innych w ogóle, którzy bardzo słusznie zasiadają w jury i wybierają to, co tutaj powinno być docenione, tak? Czyli wskazują, prawda, mamy nagrodę Nike, słuchajcie, to jest mało znana, dobra pisarka, to jest najważniejsze, dobra pisarka, nie moja znajoma, tylko dobra pisarka, więc ją wypromujmy tą nagrodą. Bardzo dobrze, że w taki sposób nagrody funkcjonują, bo rynek książki sam nie załatwi. Rynek książki sam nie wypromuje tego, co jest dobre. Naprawdę, uwierzcie mi. A jeśli ktoś uważa, że dobre jest to, co się dobrze sprzedaje i jest przez masy chwalone, to ja się z nim absolutnie nie zgadzam. Nawet powiedziałbym, że ja raczej do rzeczy chwalonych przez masy podchodzę tak jak z tym kijkiem bezpieczeństwa, tak? Tak tryk, tryk, jak to się na tym memie, gdzie tam dziewczynka ślimaka tak trąca, że to kijek bezpieczeństwa. Jak coś jest za bardzo chwalone, to ja nie mówię, że na zasadzie bycia edgy lordem, nie? Że to nie, tragedia. Nie, absolutnie nie. Ale że podchodzę do tego zawsze z dystansem. Czasami się przekonuję, czasami nie. No jak wybrnąć z tego problemu, tak? Jak tworzymy nagrodę, czy też mamy jakąś nagrodę tutaj, jak odbudować zaufanie do niej? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Jeśli ktoś jest na nie, bo coś mu się tam nie spodobało, no to będzie na nie. Była taka próba, znaczy jest, i tu tutaj wspomniany wcześniej dr Maj też to chwalił bardzo, tak? Że te nagrody łączone, czyli Żuław taką nagrodą jest, ale jak to ktoś, czy tam najpierw ludzie wybierają chyba książki i potem z tych książek jury wybiera jakieś konkretne rzeczy, ale jak to ktoś powiedział, że Basia chyba, dziękuję za ten, zacytuję, że Żuław nagroda, o której słyszały trzy osoby na krzyż, no niestety tak jest, porównajcie to z Zajdlem, gdzie Zajdel przebija się, nagroda imienia Janusza Zajdla przebija się już do głównego nurtu, piszą o tym ważne portale informacyjne. O Żuławiu znacznie mniej, znacznie mniej. To jest nagroda, o której prawie nikt nie słyszał. Ja się z tym zgadzam, więc to no, najwyraźniej się to nie sprawdziło. Jeśli jesteśmy w Świadku Fantastycznym, no to Zajdel zrobił w tym roku bardzo ciekawą rzecz. Wprowadzono opłaty za zgłaszanie rzeczy do nominacji. I zobaczcie, wprowadzono opłaty i jest pierwszy rok, kiedy Krajewska nie jest nominowana do Zajdla. Patrzę na powieści, nie znam wszystkich, ale wydaje mi się, że jakiejś totalnej załamki nie będzie. No te panie czarowne ćwiekami tam dziwnie wyglądają i jedna książka ma jakąś bardzo taką okładkę, no ale nie oceniajmy książki po okładce, nie? Przynajmniej dwie powieści z Powergraphu czytałem. Jedną chyba oceniłem tam 6 na 10, drugą 7 na 10. No to okej, jako nominacja, to dlaczego nie, tak? No, więc dajcie znać w komentarzach, dlaczego lubicie nagrody literackie, czy dlaczego je śledzicie, albo wręcz przeciwnie, dlaczego ich nie śledzicie, dlaczego im nie ufacie. Jeżeli tak z Noblami macie, że was odrzucają, no to
Zerknijcie na przykład, bo to są jakieś dziwaczne rzeczy tutaj światopoglądowo i tak dalej. Zerknijcie, ja zawsze mówię takie dwa nazwiska. Kazuo Ishiguro, na przykład Klara i Słońce, jego ostatnia powieść. I tak, możecie mi powiedzieć po lekturze, że to było banalne. Okej, ja się z wami zgodzę, tak? Ale na poziomie mimetyczności uczuć głównej bohaterki, tego jak ta książka jest przepełniona emocjami, uczuciami, słuchajcie, ja bym sprzedał 90% wszystkich nominacji do Zajdla z ostatnich 5 lat za jedną taką książkę w Polsce. Uważam, że mimo powielania pewnych schematów, klisz fabularnych i tego, że tak naprawdę no, czytaliśmy o tym wiele razy, to jest to świetna powieść. Na tym właśnie poziomie, na tym jak pięknie oddaje Ishiguro emocje. Z drugiej strony polecam też Patryka Modiano. Być może będziecie zawiedzeni i powiecie, że to taka opowiastka o niczym. Okej, tak może być. To z góry na to uczulam, ale to na pewno nie będzie lektura, która was odrzuci i powie, tak jak z tym Handke, powie, że w ogóle co to za bełkot, to jakieś totalne bzdury. To są takie opowieści, które mogą na emocjach zagrać. Jeżeli nie będzie emocji, nie polubicie, tak jak powiedziałem, nie? Będzie wam się wydawało, że to jest takie trochę o niczym. Ale to jest taki noblista, który pięknie pisze o tęsknocie za przeszłością, za młodością, za czasami, które nigdy nie wrócą. Jeżeli zagra to nam w duszy gdzieś, to jesteście przez niego kupieni. Jeżeli nie, to nie, ale na pewno nie będziecie mieć coś takiego, że o Jezu, jakie ideologiczne, tutaj jakieś straszne rzeczy. Nie, bardzo, bardzo sympatyczny noblista. To jest z ostatnich lat takich dwóch moich ulubionych noblistów, Ishiguro i chciałem powiedzieć Handka, i Patrick Modiano. Dobrze. Napiszcie więc w komentarzach, dlaczego śledzicie, dlaczego nie śledzicie, co sądzicie w ogóle o nagrodach literackich, co byście może zmienili. Może z tego jakaś ciekawa dyskusja się wywiąże, a ja się z wami będę już żegnał. To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.